Marketing Summit to 2 dni prelekcji, warsztatów, imprez networkingowych oraz 2 dnia wieczorem gala, w której poznamy zwycięzców konkursu Dyrektor Marketingu Roku oraz promarketingowy prezes. Na to wydarzenie zaprosiliśmy kilkudziesięciu speakerów i prelegentów z Polski i zagranicy. Mamy 2 dni wykładów, mamy 4 ścieżki tematyczne, mamy kilkuset uczestników, piękne miejsce Kraków, Ice Kraków, 6-7 czerwca. Generalnie tak dużo rzeczy dzieje się w marketingu, że często nie nadążamy z ogarnięciem tego wszystkiego. To wydarzenie pozwala nadrobić zaległości, poznać najlepszych marketerów, najfajniejsze rozwiązania, które pomagają wspierać sprzedaż, budowanie relacji z klientem, poznać nowe rozwiązania technologiczne. Przez 2 dni w Krakowie kilkudziesięciu prelegentów podzieli się swoją wiedzą oraz poznamy najlepszych marketerów w tym kraju za ich dokonania, które w ubiegłym roku zrobili. Jest tak dużo rzeczy, o których poruszamy, od tego, że zmieniają się trendy społeczne, od tego, że coraz większe znaczenie ma personalizacja, docenienie klienta, nie produktu, tylko klienta, pokazanie rozwiązań związanych z tak zwanym content marketingiem, bo niektóre działania marketingowe przestały się sprawdzać. Część ludzi nie ma czasu na oglądanie telewizji i konsumuje kilka mediów jednocześnie. Na naszym wydarzeniu nasi prelegenci powiedzą o tym, jak przygotować się na najbliższe czasy, co się sprawdza. Przedstawiciele od Zalando po Deloitte, od Playa po Mercedes, od uczestnikami są liderzy naszego rynku, od najlepszego domu mediowego Starcom w tym kraju, poprzez gości z zagranicy, z Publicisa, od prezesowej Coca-Coli, która opowie o tym, jak się komunikować z nowymi osobami, poprzez szefa jednej z najfajniejszych agencji z Turcji. Jeśli brakuje ci czasu, jest dużo konferencji, na których chciałbyś wziąć udział, ale nie zawsze masz czas, musisz opuścić swoje biurko, bo nie zdobędziesz świata siedząc ciągle za biurkiem. Poświęć 2 dni, przyjedź na wydarzenie, poznaj najlepszych marketerów, weź udział w wyjątkowym wydarzeniu, które organizujemy.